Kazimierzu, drużyna Goczokoidy po raz trzeci w Dortmundzie. Udało się to rozegrać 3 mecze z drużynami międzynarodowymi. Jak on ocenia takie wyjazdy w ogóle, jak one wpływają na zespół i jakie są tutaj pozytywy takich wyjazdów właśnie? No, same pozytywy można powiedzieć, bo raz, że to wyjeżdżają, grają, można powiedzieć, za granicą międzypaństwowe mecze, no, śmieję się, ale bardzo podbudowuje zawodników. Organizuje to m.in. Łukasz, te wszystkie tutaj mecze. Zresztą Państwo sami widzieli dzisiaj, to najlepszy mecz w wykonaniu tutaj Goczałkowic. Właśnie przeszedł Pan do analizy tego meczu, był bardzo wyrównany, czyli można powiedzieć, że odpowiednik 7 ligi niemieckiej jest na poziomie 4 ligi polskiej. No, remis ze wskazaniem można powiedzieć na drużynę niemiecką, ale nasi chłopacy też bardzo dobrze zagrali, także naprawdę jestem zadowolony z wyniku i z gry przede wszystkim. Z gry. Panie Kazimierze, jesteśmy na półmetku rozgrywek 4 ligi. Jesteście beniaminkiem tej ligi. Jakie są wnioski po tych pierwszych kilkunastu meczach? Czy oczekiwaliście takich wyników? Czy jest dobrze, powinno iść lepiej, a może myśleliście, że będzie trudniej? Jesteśmy zadowoleni z miejsca, które mamy. Mamy, można powiedzieć, 5 zwycięstw, 7 remisów, 3 porażki. Drużyna będzie oscylowała gdzieś koło 7, 8 miejsca. 6 mamy w tej chwili, jeszcze do rozegrania została ostatnia kolejka. Tabela jest bardzo spłaszczona, można powiedzieć. Tam wygrywa zespół, można powiedzieć, każdy z każdym. Także naprawdę będzie ciężko w ogóle, nie mówię tutaj o awansie, ale utrzymanie. Przede wszystkim założyliśmy, żeby drużyna ukrzepła w tej 4 lidze i walczymy po prostu o utrzymanie. Rozumiem. Każdy pozytywny wynik powyżej 10 miejsca będzie naprawdę sukcesem tej drużyny. Pierwszy sezon to jednak zawsze przetarcie, nowe środowisko, jednak poziom zawsze szczebel wyższy. A czy są planowane jakieś wzmocnienia, może jeszcze teraz zimą? A trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć. Ale na razie chłopaki, chcieliśmy po prostu dać pograć tym chłopakom, którzy po prostu wywalczyli ten awans i sprawdzajmy się w tej materii.